Dzień dobry, znowu przed kamerą internetową, mówi David Snopek. W zeszłym tygodniu w komentarzu Krzysztof Szumny zasugerował temat na nowy filmik Polityka w Stanach Zjednoczonych. Osobiście nie lubię tak dużo rozmawiać na temat polityki, bo to jest temat trochę irytujący, kiedy zbyt dużo skupia się na tym. Ale wydaje mi się, że ogólny opis naszego systemu partyjnego z perspektywy przeciętnego Amerykanina byłby interesujący. Przynajmniej mam taką nadzieję. I co więcej, w tym tygodniu, w ciągu ostatnich 3 dni są bardzo ciekawe dzieje polityczne właśnie tutaj, w moim stanie, w Wisconsin. No dobrze. Wracając do komentarza Krzysztofa, on napisał: chodzi mi o to, że w Stanach macie tylko 2 partie polityczne. W Polsce może być ich bardzo wiele. Jak dla mnie to dziwne, że ludzie w taki łatwy sposób potrafią dopasować się do tylko 2 możliwych partii. Najpierw w Stanach mamy system wielopartyjny, tylko że te 2 partie po prostu dominują. I no, tylko te 2 partie mają szansę wygrać w wyborach prezydenckich. Ale członkowie innych partii zajmują stanowiska w całym kraju. We chwili obecnej największymi z pomniejszych partii są Partia Libertariańska i Partia Zielonych. I z Partii Libertariańskiej jest obecnie 156 polityków wybranych na różnych stanowiskach i z Partii Zielonych jest 122. Jest takie hasło, że to jest system dwupartyjny i nawet no, wielu ludzi wierzy temu, ale tylko dlatego, że nie widzą tych innych partii tak często, zwłaszcza w wyborach prezydenckich. I jak te 2 partie, to znaczy republikańska i demokratyczna, kontrolują system polityczny, robią wszystko, żeby sytuacja nie zmieniła się. Są takie zasady, na przykład, że na debaty prezydenckie tylko są przedstawiciele tych partii, które dostały przynajmniej 15% głosów w zeszłych wyborach prezydenckich. I też jest jakieś pieniądze, które dostają te partie, które dostały przynajmniej 5% głosów w zeszłych wyborach prezydenckich. I no, parę razy Partia Zielonych była bardzo bliska tego. Dostała 4% głosów, prawie 5%. Ale no, moim zdaniem to jest wielka szkoda, że tylko te 2 partie dominują, bo one są tak podobne, moim zdaniem oczywiście, że jest bardzo trudno wybrać. I gdyby były no, może 3 lub 4 partie o podobnej wielkości, byłoby o wiele lepiej dla demokracji. Byłoby więcej punktu widzenia w rządzie. No i nie sądzę, że jestem jedyny, który ma tę opinię. Sprawa druga. Jest bardzo ciekawa sytuacja polityczna tutaj w moim stanie, w Wisconsin. Na początku stycznia nowym gubernatorem został Scott Walker, który jest członkiem Partii Republikańskiej. I w tych samych wyborach wygrało dużo innych członków tej samej partii. Także w Senacie Stanowym jest teraz 19 Republikanów i tylko 14 Demokratów. Scott Walker zaproponował nowy akt prawny, który zmieni sytuację w pracy dla pracowników publicznych, to znaczy urzędników, i najważniej nauczycieli w szkołach publicznych. To zmniejszy ich pensje, zmniejszy ich ubezpieczenie zdrowotne i osłabi ich związki zawodowe. Więc przez ostatnie 3 dni są demonstranci w tym
gmachu, który jest siedzibą rządu stanowego, nie wiem jak to się nazywa po polsku, i też w różnych miejscach w całym stanie nauczyciele strajkują. Z tego powodu niektóre szkoły są zamknięte. I wczoraj Senat miał głosować na ten akt prawny. I jak jest więcej republikanów, już jasne, że głosy za wygrają. Ale jest taka zasada, że Senat tylko może głosować, kiedy jest 20 senatorów. Więc demokraci uciekli. I jest tylko 19 republikanów, więc nie mogą głosować. Co więcej, gdyby ci demokraci zostali tutaj w naszym stanie, policja mogłaby zmusić ich do uczestnictwa w tym głosowaniu. Ale uciekli do innego stanu, do Illinois. I na razie nie wiadomo, kiedy powrócą. Przypadkiem w środę byłem w stolicy naszego stanu, Madison. A zupełnie innego powodu, tam przyjechałem na spotkania informatyczne, ale na szczęście tam byłem, bo nagrałem parę filmików. Jedną z moich ulubionych rzeczy była wyprzedaż na rzecz Screw You, Skywalker, zniżka 10%. Wszędzie byli demonstranci idący z plakatami do tego głównego gmachu. $10 a year that's after how much that's, tenure? That's absolutely yeah. nothing. My mom said if she was up here, upstairs in Madison. Budynek jest w ogóle przepiękny. Demonstracja była w środku, a niestety nie wchodziłem do środka, ale mam gazetę z daty 17 lutego, to wczoraj, czwartek, i jest na pierwszej stronie zdjęcie tego. Osobiście jestem po stronie nauczycieli, bo praca nauczyciela jest bardzo wymagająca i ważna i musimy doceniać naszych nauczycieli. Ale nawet z tym wielkim dramatem obawiam się, że już przegrali. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.